Niestety w tej rzeczywistości
muszą mi pomóc goście znaleźć kupców i wtedy, no, no to teraz tak jest rzeczywiście, że niestety trzeba sprzedać obrazki, żeby myśleć o przyszłości. Także zapraszam. Także drodzy Państwo, ponieważ jesteśmy tutaj, mamy pewne doznania estetyczne, czyli dostarcza nam Pan, te obrazy są naprawdę niezwykłe, więc myślę, że każdy z nas będzie się starał, będziemy szukać, będziemy wspierać. No tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że miałam przyjemność, a że ja tutaj wystawy robić. Tom 2001, 2001 i następną wystawę jeszcze na Żubarskiej. Już nie pamiętam, 10 lat temu może? Gdzieś to było? I 12 lat temu na Żubarskiej. Także każda z wystaw była bardzo urocza była. Tak, ale jest wiele radości. W 2001 roku Marta, która była tutaj u nas zorganizowana i nawet pamiętam niektóre z tych prac. I nie ukrywam, że dzisiaj jestem trochę zaskoczona, ponieważ tamta miała zupełnie inny charakter, ale to też pokazuje, jak artyści się zmieniają, jak tworzą. To jest wystawa dość przekrojowa, ponieważ mamy tutaj pracę, najstarsza praca jest w roku 2003. 2003, ale też są z 2017 roku. No tak, ale... Te mniejsze są wyrysowane. Sensów. Że ja mogę powiedzieć, że na Politechnice galerii naszej dwa lata temu był, ale jeszcze i z 10 lat temu. 9. A i też to jest wyjątkowe, bo ja te obrazy widzę większość pierwszy raz. Także to są rysowane. Czyli prawdziwy artysta wymierający już. Zawód, można powiedzieć. No, żeby się utrzymać ze sztuki, no to jestem sztuką, żeby to zrobić, więc musi mieć wsparcie, a w tej chwili wsparcia nie ma. Państwo nie wspiera artystów, więc jest problem. Ta kultura niestety jakoś musi sama sobie dawać radę. Nie jest łatwo nam, ale nie damy się. Ostatnio na początku roku się pojawiła media, może nikt tego nie zauważył, ale wreszcie się zdecydowano, że odkryto nową małpę. Nową małpę gibona. I okazało się, że no, to jest zupełnie nowy egzemplarz. No, no, jest tylko kilkaset par w Chinach i no, nazwano go Skywalk. No, ja jako dziecko zetknąłem się w zoo naszym gibon białoręki. Wspaniałe stworzenie, które buszuje w gałęziach, w puszczach. No i to jest ten sam problem, co u nas, który się rozwija od kilkunastu lat niestety, że tam też no, coraz mniejszy jest obszar właśnie takich puszcz. No i to niestety wpływa na to, że już nie będzie gibona niedługo. A może nie będzie tak źle, może przetrwać gibona. Nie będzie. Tak, teraz to wszyscy się zachowują jak nerwów. Miałem kiedyś porównanie 25 lat temu, gdzie się wszyscy poważni, zasłaniali, nakładali. Każdy się boi, wiesz. No tak, teraz. Nie wiadomo, dlaczego cię rysuje. No tak, ale z drugiej strony w internecie ze przypadkiem kontakty, to jest zupełnie niezrozumiałe. Także bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy mi tutaj pomogli, tutaj też mojej rodzinie, tutaj przede wszystkim profesorowi Wodzie też, który bardzo wspierał mnie. To jest duchowo. To jest żywe rysowanie, które właściwie no, teraz ludzie tylko kojarzą, jak się siedzi na ulicy, że się jest bezdomny. No, tak potrafią sobie to wytłumaczyć, a inaczej nie, ale no. Najgorsze są pogody, że cały czas się zmieniają. Na przykład ta willa Richtera była malowana dwa lata temu i była 18 lutego było lato, prawda? A wreszcie w tym roku jest porządna aura, prawda? A przed wiośniem, no, to wszystko kosztuje mnóstwo pracy. No i chciałem powiedzieć, że jak ktoś by chciał na przykład teraz jeszcze wspomóc firmę, tu mam świeży folderek i nowsze kilka ze starych czasów. Także no, zapraszam i dziękuję za przybycie, bardzo mi miło. My też dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszam do rozmów.
Żeby móc żyć.